Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z filmem, który tak naprawdę już dawno powinien być na moim kanale, ponieważ to są gadżety urodowe, które uwielbiam, których używam naprawdę regularnie, niektórych od lat, niektórych od około roku. Mam jedną rzecz, która jest totalną nowością, użyłam jej dosyć krótko, ale od razu skradła moje serce i wiem też, że skradnie Wasze serce, jeżeli jesteście takimi samymi urodomaniaczkami jak ja, więc zaczynamy. Nie chcę przedłużać tego filmu, dlatego że tych gadżetów będzie kilka, dlatego zacznę od gadżetu do masażu twarzy. I słuchajcie, ja ten gadżet podpatrzyłam u Ani Fokusowanej, ona mi go poleciła, stwierdziłam, że to jest coś, co ja muszę mieć w swoim anturażu, jeżeli chodzi o strefę beauty, dlatego że, słuchajcie, to jest masażer metalowy. Kilka osób się kiedyś po pokazaniu na Instagramie zapytały, czy to jest elektryczne. Nie, słuchajcie, to jest masażer manualny, natomiast on jest naprawdę bardzo silny. Po pierwsze, mamy tutaj wypustki, które również są metalowe. Cały masażer tak samo wykonany jest z metalu, który jest chłodny i to jest bardzo kluczowe, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, ponieważ na przykład możemy nałożyć sobie maskę w płachcie i w trakcie, kiedy siedzimy sobie z tą maseczką, masować te okolice, które są dla nas najbardziej problematyczne. U mnie jest to cała strefa V, czyli chomiki, i ja bardzo często robię sobie po prostu taki masaż i powiem Wam, że wbrew pozorom, bo to wygląda dosyć lajtowo, ale to ma siłę. No i oczywiście tutaj mamy masaż manualny, czyli masujemy z siłą naszej ręki, z siłą naszego ciała. Taki jaki nacisk damy na tą strefę, taki też uzyskamy. I wydaje mi się, że to jest fajne, jeżeli na przykład szukamy takiego dobrego sposobu na to, aby na przykład twarz była mniej opuchnięta, aby była bardziej ukrwiona, aby była bardziej jędrna, no i zawsze ten masaż będzie korzystnie wpływał na każdą partię. No, nie wiem jak z czołem, dlatego że można masować delikatnie czoło, na przykład jeżeli macie jakieś minimalne mimiczne zmarszczki i chciałybyście sobie to delikatnie również spłycić, no to myślę, że okej. Natomiast na czole na pewno nie będzie to tak przyjemne, jak na przykład jest na szyi, czy jak jest właśnie na tej strefie V, czy nawet na policzkach, więc myślę, że to jest super sprawa. Nie jest to taki tani gadżet. Kupowałam go na AliExpress. Podlinkuję go Wam właśnie, może nie u konkretnie tego sprzedawcy, którego kupowałam, dlatego że to było już jakieś 2 lata temu, ale na pewno podlinkuję, znajdę coś podobnego. Jeżeli znajdę również elektryczny, bo fajnie by było, gdyby to było elektryczne, to tak samo. Natomiast uważam, że jeżeli chodzi o to, to na daną chwilę dobrze, że to jest jednak manualne. Elektryczne bym poleciła już na kolejny etap. Komuś, kto już ma po prostu taki manualny gadżet i chce wskoczyć na elektryczny. Ale na sam początek świetnie polecam ten i wbrew pozorom jeszcze jako ciekawostkę powiem, że to jest dosyć ciężkie. Lecimy z kolejnym gadżetem, który naprawdę zrewolucjonizował w ogóle moje masaże. I muszę powiedzieć, że ja ten gadżet mam od ponad 7 lat. Zakupiłam go dawno, dawno temu na Allegro. Później zobaczyłam, że zasypany jest tym AliExpress, więc również sobie zamówiłam. I to jest masażer, który ma pobudzać nam właśnie całą tutaj strefę V i przede wszystkim podciągać całe chomiki do góry. Czyli jeżeli macie problematyczną tą strefę, strefę żuchwy, albo jeżeli macie problematyczną strefę podbródka, to Wy się w tym zakochacie. Ja Wam to gwarantuję. Teraz na Instagramie dosyć głośno zrobiło się o tego typu gadżetach, po prostu, bo reklamują je gwiazdy. Victoria Beckham, Jessica Alba, nawet właśnie ostatnio moja znajoma Paulina Kuczyńska pokazywała u siebie na Instagramie, że odtwarza tak jakby tutoriale gwiazd, a ja pomyślałam sobie, ja mam to tyle lat, ja tyle lat mam te gadżety urodowe i namiętnie wykonywałam masaż twarzy ten przed ślubem, czyli ponad 6 lat temu, natomiast ja ponad 7 mam już właśnie te gadżety. To, o czym muszę wspomnieć, tutaj był taki specjalny pałączek na podbródek, pokażę Wam tutaj zdjęcie, to mi się totalnie nie sprawdzało, to było złe. Podrażniało mi to gardło i mam wrażenie, że strasznie ciężko chodziło, więc ja sobie to na podbródek odpięłam. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowane podbródkami, to myślę, że znajdę coś ciekawego w opisie pod tym filmem i Wam na pewno wrzucę.
Natomiast musicie wiedzieć, że to jest silny sprzęt. To nie jest coś takiego lightowego, to nie jest coś takiego, co delikatnie Was muśnie. Spójrzcie, jaki opór ja muszę stworzyć tak jakby razem z tym sprzętem, żeby to przeszło. To naprawdę bardzo mocno masuje. Myślę, że to się świetnie sprawdzi u wszystkich osób, które mają bruksizm, które mają spięte żwacze, dlatego że taki automasaż też nam rozluźnia to wszystko i myślę, że walczy trochę ze stresem, więc bardzo Wam polecam ten masażer i gwarantuję Wam, ponieważ ja to już przetestowałam bardzo dobrze, że taki masaż codziennie, wieczorem, to nie musi być 15-20 minut. Niech to będzie na początku 5, bo to i tak później mamy tą strefę zaczerwienioną. Później przejdźmy sobie 8, 10 i nawet niech to będzie takie 10 minut dla Was wieczorem, żebyście sobie siadły i pomasowały. Każdemu to się przyda, no bo jednak grawitacja działa z wiekiem, więc pobudzanie, podciąganie tej skóry do góry, to myślę, że to jest świetna sprawa i zostawiam Wam link na dole. Mam jeszcze 3 gadżety urodowe, ale zacznę od takiego lightowego. I słuchajcie, to są grabki, które dostępne są w Rossmanie, marka Eva Schmidt. Coś około 17-20 zł. I to są grabki do masowania skalpu, do masowania skóry głowy. Nie każdy lubi to słowo skalp, natomiast no jednak to jest skalp. I to jest super sprawa, jeżeli na przykład używamy wcierek, jeżeli stawiamy na pobudzanie krążenia skóry głowy, jeżeli chcemy, aby ta cyrkulacja jednak lepiej działała, no to to się świetnie sprawdzi. Ale. Ja tego gadżetu na początku bardzo nie lubiłam i powiem Wam dlaczego. Dlatego, że on nasilił u mnie wypadanie włosów kiedyś i ja już wiem dlaczego. Po konsultacji z trychologiem okazało się, że ja miałam wtedy delikatnie skórę łojotokową i na głowie. I jeżeli ktoś ma łojotok albo jest w takiej fazie, to nie może używać masażu skóry głowy. Nawet ostatnio Marta Kowlan wspominała o tym na swoim Instagramie i pozwolę sobie tutaj przytoczyć jej słowa, dlatego że to będzie jak najbardziej wiarygodne, tym bardziej, że Marcie akurat w kwestii włosów bardzo, bardzo ufam. Już Wam mówię. Czy mogą masować skórę głowy, jeżeli szybko mi się przetłuszcza? Jak sobie z tym poradzić? Zawsze na następny dzień są nieświeże. I tutaj Marta odpowiedziała. Przetłuszczająca się skóra głowy to jedno z przeciwwskazań. Łojotok. Masowanie pobudza funkcję skóry, w efekcie wydziela intensywniej łojotok, który sprzyja wypadaniu włosów, więc jeżeli macie skórę, która bardziej się przetłuszcza, to pamiętajcie, że masaże skóry głowy nie będą dla Was. I najpierw trzeba wyjść z tej fazy takiej nadmiernej, przetłuszczającej się głowy, a później dopiero wskakujemy na masaże. To jest bardzo ważne i też nie mogłam nie wspomnieć tutaj o tym, bo samo polecenie gadżetu to jest jedno, a może właśnie któraś z Was by kupiła, a później by była z tego niezadowolona, więc wolałam wspomnieć. Natomiast jeżeli wyjdziemy już z tej fazy przetłuszczania się skóry głowy, dobierzemy odpowiednią pielęgnację i będzie wszystko ok, to taki masaż to jest kilkanaście złotych. Wiecie, jakie to jest fajne? Siąść sobie wieczorem, nawet przed Netflixem, czy nawet przed zaśnięciem i pomasować skórę głowy, która na pewno ma dużo, głowa ma na głowie masło maślane, ale wiecie, o co mi chodzi. Mamy bardzo dużo obowiązków, stres, praca, żeby tak się wychillować i zrobić coś dla siebie. Naprawdę mega Wam polecam, zostawiam na dole link i mam kolejny bardzo podobny gadżet. To jest król tego odcinka, dlatego że to jest coś tak odjechanego, to jest coś tak czadowego dla wszystkich urodomaniaczek w ogóle i przede wszystkim włosomaniaczek, które jak oglądacie od początku ten film i nie przewijacie sobie, no to wiecie, żeby używać tego typu gadżetów, nie wolno mieć nadmiernie przetłuszczającej się skóry głowy ani z łojotokiem. Są to grabki, które są specjalnie wyprofilowane pod naszą głowę elektryczne. Muszę o tym wspomnieć, bo to jest taki sztos. Dziewczyny, ja sobie to eksperymentalnie zamówiłam na AliExpress. Zobaczyłam filmik, oczywiście reklamę, która gdzieś mi tam wyskoczyła w internecie. Myślę sobie, kurczę, ale to wygląda całkiem spoko. I to wygląda na coś, co może odprężać. I to może odprężać prawie że działając same. I słuchajcie, ja to teraz włączę. To jest na dwie baterie, zwykłe, standardowe paluszki. Przykładam sobie na przykład to do głowy
I uwierzcie mi, że to jest świetnie wyprofilowane na skronie, na tył głowy, możemy sobie to wkładać we włosy. To też przypomina trochę grzebek, taki bardzo długi, ale słuchajcie tego. I ja sobie teraz to wyłączyłam, ale powiem Wam, że to jest w ogóle sztos. Dlatego, że te drgania zwykłym masażerem nie osiągnęłybyśmy aż takiego dużego relaksu dla tej skóry głowy. Nawet żebyśmy miały sobie pomasować kark, szyję, idąc gdzieś tam od dołu tymi grabkami. Wiecie, jakie to jest przyjemne? To jest coś, bo masażery manualne są fajne. Ja je kocham i uwielbiam. Ale czasami przychodzi taki moment, że mamy ochotę, aby ktoś nas po prostu pomasował. Wiecie, o czym mówię? Więc ja uważam, że to jest odkrycie XXI wieku. Jeżeli dziewczyny jeszcze tego nie macie, a Wasza skóra głowy tego potrzebuje, to musicie sobie to zamówić. Ja po prostu jestem w tym urządzeniu zakochana. Od pierwszego razu. To mi tylko przyszło, popatrzyłam na to, mówię, dobra, jakiś tam ten plastik tutaj, jakiś guziczek. To nie wygląda luksusowo. Jeszcze to wygląda troszkę nawet gorzej, bym powiedziała, na żywo, niż teraz widzę w kamerze. Wkładam te baterie i ja już nie potrzebowałam niczego więcej. Ja wiedziałam, że pokocham ten produkt. To jest moje 10 minut, nie każdego dnia, ale myślę, że tak 3 razy w tygodniu to super sprawa, więc naprawdę Wam polecam. I lecimy z czymś, co jest, myślę, dosyć kontrowersyjne i wygląda mocno. Jest to Needle Roller od marki Blackroll. To jest, słuchajcie, również sprzęt do automasażu. Wygląda groźnie, dlatego że te wypustki są z miedzi i to nie jest coś delikatnego. To nie jest coś dla osób, które nie lubią mocnego sprzętu do masażu. Pozwolę sobie wejść na stronę Blackrolla, żeby Wam dokładnie przeczytać, cóż to jest. Słuchajcie, ogólnie używamy tego do całego ciała. Możemy używać do skóry głowy, możemy używać do twarzy, do rąk, stóp, no i na każdą partię ciała. Może omijałabym delikatnie tam, gdzie mamy bardziej wysunięte kości. Działanie: precyzyjne rozluźnianie, stymulacja. Korzyści: stymulacja powierzchniowych warstw powięzi, wzrost krążenia krwi, odżywienie tkanek, stymulacja układu nerwowego, udrożnienie odpływu płynów w stanach obrzękowych, regulacja produkcji kolagenu i elastyny. Czyli na przykład, jak mamy jakieś partie ciała, które bardziej zbierają wodę, które są opuchnięte, te nakłucia powodują to, że ta woda szybciej usunie się z naszego organizmu, nie będzie takich zastojów. Myślę też, że na układ nerwowy świetnie to działa, dlatego że mamy tutaj troszeczkę coś takiego jak akupunktura. To nie przebija naszej warstwy skóry, żebyście się nie obawiały, bo to są ostre kolce. To nie przebija, nie uszkadza naszych tkanek, natomiast te nakłucia powodują to, że na pewno ciało się rozluźnia, na pewno rozluźniają się nasze mięśnie, rozluźnia się każda okolica, na której wykonujemy ten masaż, i to jest troszkę bolesne, ale troszkę przyjemne. Więc dla wszystkich osób, które są zwolennikami troszeczkę takiego masażu sadomaso, oczywiście ja się śmieję. Na pewno to, co muszę Wam powiedzieć, że bardzo łatwe jest w użyciu i nie trzeba tutaj żadnej wielkiej filozofii. Jeszcze przeczytam Wam, że posiada igły wykonane z niezbędnych dla organizmu metali: cynku, miedzi, żelaza, niklu i srebra. O, ja powiedziałam, że z miedzi. O, tu mamy taką mieszankę. Igły Blackroll Needle Roller są na tyle grube, a ich wierzchołki tempo zaostrzone, że nawet przy bardzo mocnym nacisku są bezpieczne. Nigdy nie uszkadzają skóry, nie mają styczności z krwią i nie powodują skutków ubocznych. Stosowanie takie daje gwarancję efektywnej, przyjemnej i jest to nieinwazyjne. Powiem Wam, że dla wszystkich naprawdę, którzy są zainteresowani takim automasażem, polecam. Tylko tak jak mówię, jest to mocniejszy sprzęt. To już nie są takie bardzo lightowe masaże typu głaskanie, ale
taka akupunktura, która no jest bardzo przyjemna. Dawno nie używałam akurat Nidrolara do masażu tej mojej strefy wały. Dzisiaj myślę, że to sobie zrobię. Może teraz niekoniecznie na makijaż, ale jak sobie zmyję wieczorem, to dzisiaj on właśnie pójdzie w ruch. Bardzo Wam polecam, bo to jest świetna sprawa, w ogóle świetna marka i to są rzeczy na lata. To nie są takie, wiecie, aliekspresowe popierdółki, tylko to już jest dobry sprzęt. Zastanawiałam się, czy to wrzucać, ale dorzucę to jako gratis do tego filmu. Ostatnia rzecz również od Blackrolla. I tutaj mamy malutką roleczkę, która naprawdę kosztuje niewiele. Również zostawiam Wam link. I to jest roleczka też do automasażu. I co możecie sobie nią masować? No tak naprawdę wszystko. Jesteście w pracy, na przykład jesteście przy komputerze. I ja czasami łapię się na tym, że jeżeli pracuję dużo przy komputerze, to drętwieją mi stopy, drętwieją mi gdzieś ręce. I wtedy na przykład bierzemy sobie taką roleczkę i nawet delikatnie masujemy stopę, żeby pobudzić to krążenie. Możemy sobie masować tak ręce, możemy sobie na przykład na biurku dać tą rolkę. Jest świetna na ciśnienie nadgarstka. Ja w ogóle pokazywałam Wam tą roleczkę kiedyś w filmie, dlatego zastanawiałam się, czy ją wrzucać, ale jeszcze raz jako taki mini gadżet urodowy. Kolejna sprawa, rozluźnianie żwaczy i rozluźnianie również tej strefy, którą ja uwielbiam masować, więc tutaj działamy sobie w taki sposób, tak samo z użyciem naszej własnej siły, czyli z jaką siłą będziemy masowały nasze żwacze czy naszą żuchwę. Tutaj nasze policzki, czy cokolwiek byście chciały, nawet możemy sobie przecież masować skronie, jak mamy na przykład migreny. Więc tu już jest siła naszej ręki, ale bardzo, bardzo Wam polecam, jako coś, co powinno w ogóle stać przy biurku w dzisiejszych czasach, gdzie dużo osób pracuje zdalnie. Więc to były moje wszystkie gadżety. Mam nadzieję, że to, co dla Was przygotowałam, przede wszystkim Wam się spodobało, a jeżeli już tego zamówicie, to Wam się sprawdzi. Mi to się sprawdza, to są naprawdę świetne rzeczy i bardzo jestem ciekawa, czym najbardziej się zainteresowałyście po obejrzeniu tego filmu. Dajcie mi koniecznie znać, jak macie swoje takie ulubione gadżety, których używacie, może o których nie wiem, może są jakieś nowości na AliExpress albo w ogóle na rynku beauty. Chętnie poczytam Wasze komentarze i dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Buziaki, pa! Dancing with the devil, I don't bargain with it. Bobbing in a dash and the stick is witty. And I hit the 4-5 on the west side. But I'm from the east side, this how we slide. This how we ride, yeah, yeah, this how we ride.